Czy euro pod względem organizacyjnym to sukces? No zdecydowanie. I to o tym już rozmawialiśmy tutaj w programie, że w ogóle mi się wydaje, że Polacy stają się w cudzysłowie mistrzami organizacji. No, nie chciałbym przesadzić, ale pamiętam wiele dyskusji przed objęciem prezydencji przez Polskę, czyli przewodnictwa w Unii Europejskiej przez 6 miesięcy. I wiele, wiele naprawdę dyskusji, co powinno być taką specjalnością Polski, jakie wartości programowe powinny być zawarte w tej prezydencji, żebyśmy się czymś zapisali. I pamiętam, jak wielu polityków zagranicznych, międzynarodowych z komisji mówiło: słuchajcie, najważniejsze to jest nie zawalić prezydencji. A zawalić prezydencję można tylko w jeden sposób. Poprzez chaos organizacyjny, i potem podali długą listę przykładów, nawet ostatnich. Kiedy właśnie chaos organizacyjny powoduje, że niezależnie od tego, co jest na agendzie, ma pan wrażenie, że to jest jedna wielka porażka, tak? No bo to odbywa się ileś tysięcy wydarzeń, które powinny być skoordynowane, punktualne. Przyjeżdża wiele osób, które no też lepiej dopieścić niż zostawić na ulicy albo powiedzieć, że hotelu zabrakło. Przyjeżdżają w końcu media, które to wszystko obserwują, więc straty organizacyjne są po prostu niewyobrażalne. No i tu się okazało, że ta maszyneria przy prezydencji zadziałała, że wszyscy mówili, że polska maszyneria była bardzo sprawna i być może to jest taka nasza nowa narodowa specjalność, bo Mistrzostwa Europy też można powiedzieć, że we wszystkich fragmentach były dobrze zorganizowane. Odpocząwszy od policji, a skończywszy na kibicach, stadionach. No i... Którzy się sami ewentualnie organizowali.